outside the range. There's a lot of hot girls there. But... Yellow, yellow. This window is clearer. Welcome to Miami, my friend. Możemy iść zobaczyć, o co chodzi, i będziemy wiedzieć, kurwa, co wyciągać. Świateł to tam za bardzo nie ma, nie? Jeszcze nie chwyci, kurwa, torbę, no wiesz, to barwa nie ma. A gdzie jeszcze tutaj chodzi, kurde, taki ten, i gada jeszcze, sam ze sobą? Że on jest, kurwa, z oddziału, ze Secret Service. O, co to jest? O, winning party tonight. Opener. A dzisiaj festiwal. Zysiek ma dzisiaj od cholery roboty. Zysiek kręci kulą. Nie ma światła w ogóle. Są dwa projektory. Tu jest światło jedno. Nie wiem. Jaka dymiarka? Ten Sean zajara dwa jointy i już będzie nadymione. Tonight. Vader RP. Widziałeś to? Forces. Now. No i teraz. Orlando, zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie na początku dnia, bo zobaczyłem ten napis. W końcu ambasada Polski w USA. Oh. White porch for me and Polish pierogi with cheese and potatoes. All right. Zaraz zobaczymy. Na próbkę. Chyba ty powinieneś dostać tak. Nie, to są. To jest wszystko. Taka próbka. A, to jest taki sample. To jest dla mnie taka ilość. Na chyba nawet nie na jedną nóżkę. Na jednego palca. A tutaj wchodzi barszcz. Zaczynamy od barszczu. Oh, thank you very much. Alright, anything else I can get for you guys? We're good. At the moment. Wow. How is everything? Pretty good. How was good. The dessert? Soup is great. Awesome. Soup is great. Like in my home. Dobre są. O. Oczywiście moja żona robi lepsze, ale niezłe. Znaczy, powiem tak. I tak pójdę coś zjeść do busa. Nie jadę. No co ty, trzema pierogami? Proszę cię. Jak ja 40 potrafię zjeść. Skinny guy, but fucking eat like motherfucker. Like hell. You guys have a great night. Thank you. Yeah, thank you. No, and thank you, grandmother. I will. Yeah, thank you.
You too. Alright. Dziękujemy. Thank you very much. Have a good day. You too. Thank you. Muszę przyznać, że było bardzo dobre. Że pani Ania dała radę. I don't mind trying new places, but like when you find something good, it gives you something to look forward to. Yeah, so then you know you're coming here. Yeah. Okay, going for Polish today. Mm-hmm. Pamiętny klub w Orlando. Dwa lata temu przeżyłem tutaj chyba jeden z większych szoków temperaturowych. Było chyba ponad 42-43 stopnie w cieniu. A dzisiaj jest chłodno, bo jest tylko 32 stopnie. Jak tam? Słyszałem, że bębny są chyba zrobione. Tak, w końcu. Mioteł, jak tam? Coś robimy? Jakiś dżin-dżin?